Siema ludzie, tutaj Kimek, witam w kolejnym odcinku ze Smite i dzisiaj zagram sobie Arachnę tkaczką i zanim przejdę do omówienia tej bogini, to powiem dwie rzeczy. Mianowicie ten odcinek w ogóle będzie przesunięty o jeden dzień, Arachnę miała być wczoraj, we wtorek właściwie, nagrywam to na środę teraz, ale nie mogłem zagrać dobrego żadnego meczyku, ponieważ matchmaking znowu ssał pałę i do drużyny wrzucało mi jakieś warzywa, małpy, nie wiadomo co, przegrana na arenie 200 punktami. Staram się jak mogę, ale drużyna jednak nie daje rady. To pierwsza rzecz, a druga rzecz to taka, że pracuję nad pewnym projektem filmu, który prawdopodobnie udostępni na 100 widzów, ponieważ zajmie mi on trochę czasu do zrealizowania i powinien spodobać się wielu osobom, ponieważ jest związany ze Smite i jest dosyć ciekawy, tak sądzę przynajmniej. Zatem to na tyle z tych dwóch rzeczy. Teraz przejdę do omówienia Arachne. Jest to bogini grecka, zabójca, ataki fizyczne, zalety duże obrażenia dla pojedynczego celu oraz weteranka dżungli, poziom trudności średni. Oczywiście wypożyczona, podobno ma być jakoś niedługo jakiś nowy bóg, zatem Skadi będzie tańsza, ale będę chciał też tym nowym bogiem zagrać, więc będę potrzebował i tak dużo hajsu. Teraz umiejętności, pasywka drapieżnik. Ataki podstawowe Arachny zyskują premium 1,5% do obrażeń fizycznych za każde 5% obniżonego zdrowia przeciwnika. Pierwsza umiejętność, jadowite ukąszenie. Po aktywowaniu w ciągu 5 sekund kolejny podstawowy atak Arachny za dodatkowe obrażenia i otruje cel jadem, zadając obrażenia w czasie i lecząc Arachnę co pół sekundy przez 3 sekundy. Druga umiejętność to kokon. Arachne tka się, dzięki czemu jej 3 następne ataki podstawowe przez 6 sekund zostaną wykonane ze zwiększoną szybkością. Jeśli 3 ataki trafią w ten sam cel, zostanie on ogłuszony. Trzecia umiejętność to sieć. Arachne tka sieć, ścianę sieci. Wrogowie przechodzący przez ścianę zostaną spowolnieni, będą widoczni dla Arachne, a także zostaną ze sobą pajęczne, która zwiększy szybkość ruchu Arachne i odporni ją na spowolnienia. Zniszczenie sieci spowoduje wyklucie się pająków, które zadadzą obrażenia pobliskim wrogom. Arachna może mieć tylko dwie aktywne sieci jednocześnie. Czas działania sieci to 240 sekund. I Ultimate Nocny Pełzacz. Arachna wskakuje na swoją sieć i wisi nad liną do góry nogami, zwiększając szybkość ruchu. Może zeskoczyć z sieci i zadać obrażenia wszystkim wrogom w obszarze lądowania. Zatem tu na tyle z umiejętności, przejdziemy teraz do rozgrywki. Oto składy. Ja jako Arachne, a ze mną drużynie Vulkan, Zinchen, Bellona i Cupidyn. U wrogów Kronos, Ares, Vamana, Chiron i Poseidon. Zagram arenę, chociaż podejrzewam, że lepszy byłby Joust. Niestety nie mogę trafić cały czas na jakiś dobry team, cały czas jakieś warzywa. Nie wiem, kogo oni tutaj wciskają mi do meczów, ale to nie są na pewno dobrzy gracze. No. Cały czas jakaś lipa, przegrane 200 punktów, ponad przeciwnicy mieli raz, jak przegrałem. No i ten odcinek będzie troszkę spóźniony, ponieważ wlatuje on w środę, powinien wlecieć, a miał być we wtorek. No właśnie przez to, że nie mogłem znaleźć żadnej dobrej drużyny, nie udało się nic fajnego nagrać, cały czas katastrofa jakaś, no i dupa z tego wyszła. Zatem Guan Yu udało się fajnie nagrać i wrzuciłem wcześniej. Dobra, ja spróbuję to wziąć. Następna powinna być Athena. Dobra, mam buffa. Potem jeszcze dostałem dwie propozycje odnośnie... Kurczę, kogo tam dostałem? Na pewno Scylle, ale jeszcze ktoś był wcześniej. Ktoś, kto już był. No ale to tam szczegół, bo pewnie wam się wyświetliło na tym. Na początku filmu. No, minion zaatakowało. Możemy dwie te pajęczyny postawić. Jak wcześniej grałem Arachnę, to strasznie mi się myliły umiejętności. Wszystko co aktywowałem, to zaraz mi się, no, mieszało. Nie wiedziałem, jak to fajnie jakoś poskładać w całość. O, leci. Jest Ultimate. Ultimate może służyć do ucieczki. Uja pierdziele. Yy,
Ultimate może służyć do takiego czegoś, co właśnie zrobiłem, czyli do ucieczki. Byłem zmuszony do tego, niestety. Nagle się porobiło tak. No cóż, odładuje mi się szybko, a wątpię, żebym go używał tak często. Ja zawsze oszczędzam na jakąś fajną okazję. Ta jedynka tutaj zatruwa wroga, dwójka tutaj, no, przyspiesza ataki, jak atakujemy jednego przeciwnika trzy razy, to wtedy go stunuje na chwilę, to może być przydatne. Nie wiem co rozdawać, tak, co, w jakim priorytecie, zatem będę rozdawać równomiernie. Postaram się. Obrażenia mi jaja, a jeszcze nic nie zrobiłem. No właśnie, ten Jost byłby lepszy, bo nie miałbym tyle tutaj tych, no, przeciwników. Byliby bardziej rozłożeni, a tutaj jak kupa taka wejdzie, no to co ja zrobię? Jako zabójca. Pająki go zabiją, patrzcie. Cs. Właśnie, mówiłem o tym. Zwykłe pająki, okej. Okay. Nie żyje ktoś tam już. Zinchen. Tak postawiłem sobie na randomie. Możemy mieć dwie tylko te pajęczyny, ale się przydadzą. Zawsze jak gram przeciwko Arachne, to... Jak wejdę w tę pajęczynę, to te pająki... Katastrofa, jak mnie gonią jeszcze. No to się niedobrze już robi. Ja bym się wrócił, coś zakupił. O, ten aktywował ultimate'a. Dobra, wezmę to. Ojej. Nie żyje. O kurde. A to kto pominął? A wszyscy uciekli, tak. Ale fajnie, już dwa zabójstwa są. Mogę sobie jeszcze jakiś przedmiot ulepszyć. To sobie zrobię to oczywiście. Lecimy na poszukiwacza serc. Oczywiście pod obrażenia wszystko. Co tutaj jest? Co to? A, już mi zniknęło. Okej, okay, ultimate kolejny poziom. Nocny pełzacz. Trzeba go jakoś fajnie użyć. No, na razie to użyłem... Nie fajnie, ale jednak troszkę fajnie, bo do ucieczki przeżyłem, ale tak stchórzyłem. A niechybnie bym zginął. W innym wypadku. Ja bym sobie wziął buffa. Zaraz będzie. No, raz, dwa, trzy. Wyłaź. Dokładnie. Dobra, zastanowało go. Jeszcze jedyneczki użyję. Się podleczę trochę. Okej. Okay. O, idzie Wamana. W ogóle ciekawostka jest, ale to zostawię sobie na specjalny materiał. W przyszłości. No, jedynkę zwiększyłem teraz. Trzeba będzie jakoś użyć. Już jest późno w nocy, już nie ma siły tak dynamicznie mówić. Po prostu chcę nagrać odcineczek na... No. Leżeć. Będziesz miał arachnofobię zaraz, ziomek. O, 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 o. A, ten Poseidon tu... Jeszcze mnie tym walnął. Podoba mi się ten skin Poseidona. Ten czarnobrody, czy jak on tam... Okej, okay, siła rośnie. Jeszcze buff trochę jest. Zastanawiałem się nawet ostatnio, żeby nie grać na amerykańskich serwerach, bo tam kilka razy pograłem i rzeczywiście troszkę lepiej te drużyny działały. Ale tak jakoś obco się czuję. Nie u siebie, muszę awatar zmieniać, żeby mnie nie poznali, nie? Ja ten, Polska. Uciekam.
A, użył tego ultimate'a, a ja zaraz będę martwy. Olo! Uciekam. Ło. Nie wiem, jak się udało. Ale się udało. Oczywiście sanktuarium, kolejny przedmiot. 4 zabójstwa już, fajnie. Tego Kronosa bym jeszcze zabił, ale... ten jego ultimate tutaj mu pomógł. Tam kogoś zabili. O, i tu jest ciężko. A masz ty. Nie wciągnął nikogo. Tylko on ma tam 100 cooldownu chyba na tym. 100 sekund cooldownu na tej swojej umiejętności ostatecznej. A ja mam 150 na oczyszczenie, zatem będę musiał się przy jednym pilnować. Trzeba te minionki pilnować, bo z zabójstwami lecimy lepiej, ale mamy i tak małą przewagę. Czyli ile to jest? 6 punktów, to jest nic. Piąte zabójstwo. No po prostu wpadam i rozwalam. Ojej, teraz wpadłem. Teraz zginę. Ja sobie tutaj wejdę. Przedmioty te mam kupione, może coś... Oho, to na przykład. Dzięki, panie Kupidyn, za to, że mi zabrałeś killa w bardzo nieprzyzwoity sposób. No, powiedziałbym coś brzydkiego z filmu Czarodzieje i Magnaci. No okej, teraz ja mu zabrałem zabójstwo. 7 zabójstw, 0 zgonów. No, co się dzieje w ogóle? Nie poznaję siebie. Jakiś lepszy dzień jest. Aha, tam kogoś można zabić, widzę. Albo i nie. Masz, łap pajęczynę. O, prosto w pajęczynę wlazł. A te pająki go gonią. No kurde, 7 zabójstw. Z Nintendo defiduje troszkę. Już 15 poziom. Największy oczywiście. To są moje wyczyny. Jak zazwyczaj grałem, to coś tam udało się zabić. Ale potem nagle ginąłem z milion razy i było do dupy. Bo co zrobię? Przecież nie uda mi się nie zginąć przy drużynie złożonej z warzyw. Ultimate jest gotowy. Podejrzewam, że Chronos też ma, więc by zwiał. No właśnie. No, leżeć. 8 zabójstw. Do cholery. Pobiję rekordzik 15 z ostatniego. A, kurde, kupuję przedmioty i. Oho, to jest telefon. Się rozładował. Ciekawy jestem, na ilu odcinkach już mi się rozładował telefon. Bo trochę tego jest. Coś mi się z baterią schrzaniło i... strasznie mało trzyma. O, tutaj mam szansę na zabójstwa. Double kill. Ja sobie uciekam, bo tutaj mnie zaraz zdziabnie. No, żebyś tym trafił, dobra, jednym trafił. 10 zabójstw. Całkiem okej. Żebyśmy to jeszcze wygrali, no. Mam cały czas tą małą przewagę, bardzo znikomą. Idzie jeszcze ten dział tutaj, o. A ja mam z bliska ataki, tutaj nie za bardzo mogę zadziałać. Chyba, że to... Naj, wrzuci to dziadostwo.
No. To straciliśmy naszą przewagę. Małą. A jeszcze lecą. Trzeba zabić te miniony. Szybko. Coś z nimi robić, cokolwiek. Oho. No szybszy ode mnie, ej. No cholery. O, się tutaj władowałem prosto. W tych. No co on zrobił? Aha. Ale będzie ale zgon. Pierwszy zgon. No i przerwana moja pasa. Bez zgonów. Władowałem się prosto w to. Za późno zerknąłem. Najwięcej to chyba Thanatosem bez zgonów zabiłem. 20. Nie licząc gier na bota, gdzie miałem po 40, no. Kolejny zgon ze strony przeciwników. Całkiem spore te obrażenia zadaje, jak tutaj. Chociaż może mi się tylko tak wydaje, a jak kradnę zabójstwa. Już się odnowiło to. Okej, 60 sekund mam. No nie trafił za bardzo tym. Jakby trafił, to ja mógłbym jakoś wlecieć też, ewentualnie. Mam jeszcze kupę czasu i można zabić troszkę osób. Ojej. O, jeszcze Ares mnie zabił. Ale 12 zabójstw mam. Więc tak. Na razie mogę nie patrzeć na zgony. Ale lepiej nie ginąć. A co tu jeszcze? Pała awanturnika. I będzie na tyle. Okej, tam ktoś jest. Łapcie go pajączki. Coś. Nie, za mało zrobią, żeby go zabić tam. Trzeba by było z 10 tych pająków wypuścić. Musimy odzyskać przewagę. Mam teraz 6 punktów straty. Cały czas to 6 punktów. Albo u nas, albo u nich. Jeszcze 14 sekund do ultimate'a. Strasznie mało. Teraz już 15 punktów mamy straty. Okej, okay, sanktuarium się odnowiło. Opuścił tego. A se Poseidon stoi. Aha. Fajnie Poseidon, ale ma blisko do tego. Do respa. Kogo by tu udziałać? Za blisko bazy. Ja wolę się tutaj nie ryzykować. Okej, okay, jest już maksymalny poziom. 56 sekund mam teraz cooldownu na ultimate'cie. No tutaj wulkan feeduje strasznie teraz. Z Inchem tak samo. Bellona jeszcze nie zginęła. Kurde, mocny jest, no. Oj, lepiej, żeby to nie zginął teraz. Na mnie się nie pchał tam. Się nauczyłem już na wielu przypadkach, że właśnie tak nie włazić centralnie pod bazę samemu jeszcze. O nie, nie mam tego. Ale to nic. Mu się udało uniknąć.
Aj, nie tego użyłem co trzeba. Wypadł. No. No, mogę sobie na to pozwolić. Okej, okay, mam wszystkie przedmioty. Teraz ewentualnie może jeszcze bym sobie... O, na przykład takiego czegoś. Nie wiem, co to mi da. Aha, siła fizyczna mi wzrasta. Zabijać te miniony, już mamy taką stratę punktów. Już nie wiem, czy to odrobimy. Możemy to przegrać. Zabiję go, te pająki nie zabiją, on się tam uleczył. Zaraz ultimate będzie, więc mogę sobie może użyć na jakiegoś. Tam Chiron ucieka już. Wszyscy uciekają. 39 punktów straty. Jeszcze w miarę spokojnie do tego podchodzę. Zaraz zacznie się akcja. Co on tam sobie bierze? Ja bym sobie wziął obrażenia. Nikt się nie upomina o to. O! Halo! Ja chcę tam wejść. Znaczy może nie, bo... Już nie fajnie. Aj, trafił. I po co ja tam wlazłem, no? Jeszcze by mnie zabił. Te są fajne. Nadal dużo punktów straty. Okej, okay, mnie na szczęście tutaj nie wziął. Ale zabił Wulkana. No nie, no giniemy za dużo. Mieliśmy przewagę i teraz straciliśmy to wszystko. No wątpię, wątpię. Teraz musiałbym coś zrobić. Dzięki Cupidyn za znakomite skradzenie, no skradzenie tak się mówi, nie. Znakomitą kradzież mojego zabójstwa i jeszcze wpakowanie mnie w zgona. Może bym nie zginął. Co jest? Co on taki szybki? Nie, patrzcie, miniony wlazły już. Już po grze. A więc drużyny nadal takie sobie. Ja się staram jak mogę. 13 zabójstw. No proszę bardzo. Zabójca. Dobry zabójca. Najlepszy zabójca w tej drużynie. Jedyny. Dobraliśmy sobie składu, akurat było 5 klas różnych. A co z tego, jak nadal warzywa grają? Nie wiem, czy ja w końcu wygram jakiś meczyk. Nie licząc tego Guaniu, bo wtedy to jakimś cudem się udało tego tytana odbić. Co to za osiągnięcie? Aha, mam zabić tymi pajączkami moimi. No i patrzcie, mam boski. Całkiem w porządku. Jeszcze zobaczę sobie obrażenia gracza. 15 tysięcy. Nawet Zinchen miał więcej. Ja po prostu wykańczałem tych, co już byli obici wystarczająco. Okej, okay, więc to na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do kolejnego wkrótce. Na razie.